podzieleni na 6 lig, które familia wyrzuciła z miasta. Ale tutaj znaleźliśmy wspólny cel. Jesteśmy srebrną szóstką. Kiedyś na pewno o nas usłyszysz. Tyler? Mały Tyler Morgan? To się naprawdę dzieje. Dios mio, nie wierzę w to. Co cię tak śmieszy, Gajo? To, że uderzasz na familię. Słyszałem, ale myślę... To gdzie jedziemy? Podjęliśmy środki ostrożności w sprawie familii. Przekonasz się. Jedź gdzie powiem, dotrzyj na czas i będziesz miał swój. Lepiej nie zaczynaj beze mnie, Kai. Następny, proszę. Przejedź pod Fortune Shovel Bridge. Śpiesz się, silniki już wyją. Nie ten zwycięzcy. Dobrze, amigo. Ostatni przystanek. Druga strona morza. Załatwione. Gotuj się, jadę na pełnym gazie! Ostatniego miejsca nie zdradzę przesadnie. To jest tam, gdzie w liceum rozbiliśmy tego Mustanga. Zawsze mi to wypominasz, to była twoja wina. To są szczegóły, tylko szczegóły. Jesteśmy prawie gotowi, szybciej! Już. Gdzie się ścigamy?
dotrzymuję słowa. Wysłałem ci namiary. I to niby miało być wyzwanie? Jak jesteś pod wrażeniem, to polegniesz na gonitwie bańców. Jak zdołasz mnie prześcignąć? Tego możesz być pewny. Na linię też mam sposób. A ja nie mówiłem o linii, tylko o gonitwie. To jest to samo. Zaufaj mi, amigo. Nie to samo. Posłuchajcie mnie. Znam tego Balanda od zawsze. Zróbcie mu piekło. Jedź, jedź, jedź! Oby tak dalej. Wygrać. Ostatnie okrążenie, jedźcie za mną! Teraz tylko to utrzymać. Gdzie stary, dobry Gajo? Nie ciekawi cię możliwość dowalenia familii? Tak, próbowaliśmy, naprawdę. Ale tak lepiej. Mamy już dosyć ataków familii. Starczy tej gadki. Do przegrania. Nie dogonisz mnie.
jeszcze jedno okrążenie, nie daj się wyprzedzić. Człowiek i maszyna, słodko. Staraj się nie zdemolować wozu, mały Taj! Wytrzymaj jeszcze, już prawie koniec. Ciągle w formie.
sypiacie tam, czy co? Jest pierwszy. To już prawie linia mety. Wygrałem, a wy nie. Mały Taj nigdy nie odpuszcza. Mówiłem załodze, że jesteś dobry. Tak jak zawsze. Załodze? Wszystkim dzieciakom z Barrio. Six Street znowu działa. Jak to nas dołączysz, będzie jak dawniej. Wy znowu ganiacie razem. Żebyś wiedział, ciotka Anita wciąż robi te zabójcze empanady. Tylko tym razem wracamy do domu ciut później niż jak byliśmy mali. Stary, jazda z wami przypomina dawne czasy. Jeszcze to. Następny wyścig na lotnisku. Widzimy się. Miło cię znów widzieć, muciacio. Gotów na wyścig? Jak zawsze. Nie macie ze mną najmniejszych szans. Czułem to.
Co się stało? Nie nadążasz? Jeszcze tylko kawałek drogi. Co wy na to, bydlaki? Kajo, co się stało? Dlaczego znów pakujesz się w to cholerne bagno? Nawet nie wiesz, jak było blisko, żeby familia wszystko nam zabrała. Byłem w więzieniu, w pierdlu! Kontroluję nawet gliny. My się tego nie boimy. Znam cię i wiem, że potrzebujesz wymówki, żeby to rzucić. Daję ci ją. Może kiedyś, ale nie teraz. Ciągle to mówisz. Ale jakoś nie widzę, żebyś przestał z nami jeździć. Właśnie. Wyścig startuje z tam. Wiem, że tam będziesz. Twoja ekipa padła. Teraz nadeszła twoja kolej. Mano a mano. Zamierzasz jechać? Wygadać tak od rzeczy. Pora pozamiatać. Do zobaczyska! Człowiek i maszyna, słonko.
wdychaj spalinę. Ty i ja. Ty i ja. Zapomnij. Czy ty się boisz? Twardziel Gajo nie poradzi sobie z małym Tylerem Morganem. Wiem, co chcesz osiągnąć, ale familia wszystko kontroluje. Gonitwa banitów jest tylko na pokaz. Niech więc pokażą, na co ich stać. Silver Rock nie należy do familii. Należy do nas. Naprawdę w to wierzycie? Jak najkurna bardziej. Sam chcesz się wykończyć, Hermanito. Szkoda. Niech będzie. Ale pojedziemy trasą. Jak z obrazka, żebyś miał... Gajo, jak za dawnych czasów, co? Zaczyna się tęsknić za tym, co robiliśmy, nie? Czego to my nie robiliśmy? Potrafiliśmy się bawić. No dalej! Gajo, nie dawaj za wygraną! Cicho, estupido! Cholera, to musiało boleć! Zakręty to wciąż twoja specjalność. A pamiętasz, jak w taki sam sposób rozwaliłeś Vario Camaro starego? Haha! Pamiętam, że wziąłeś winę na siebie! Tylko mnie coś takiego mogło ujść na sucho. Mały tajnie, jak się poruszać? Ale ksywka, stary! Skąd ona się w ogóle wzięła? Pamiętasz, jak Rap przyjechał Chevroletem? Byłeś za mały, żeby dosięgnąć pedału. Taki słodki widok. Mały Taj próbuje i próbuje. Okej, załapałem. Yo! Czy Jess wciąż się z wami wozi? Wiadomo, a co? Przypomniałem sobie, jak mi wtedy z całej pary przywaliła, pamiętasz?
Może nie trzeba było jej podrywać, co? No i wygrywa! Hej, gdzie jesteś? Jestem tutaj, Ofre! Jestem na czele. Jeszcze powinieneś tego unikać, amigo! Wygrana rzutem na taśmę, jak to ty. Właśnie tak. Pierwszy, ty drugi, jak za dawnych czasów, stary. Wciąż sobie nie radzisz, Gajo. Stary, od dawna się tak nie ścigałem. No dalej, powiedz to. Uważasz, że dam sobie radę? Jak naprawdę chcesz to zrobić, masz być w najlepszej formie. Wszyscy na to liczymy. Przy tobie muszę się postarać. Są ludzie...
Witajcie. Kierowcy, tu opiekunka. Słuchacie w tej chwili głosu ulicy. Taj nie pokazuje się ostatnio w centrum. Ale dlatego, że szaleje na torach północy. Gdzie konkretnie? Silver Canyon. Wieści. Nasz Taj pokonał Gajo i Srebrną Szóstkę, robiąc kolejny krok w stronę gonitwy banitów. To nie wszystko. Podobno Tyler i Gajo znają się jeszcze z Barrio. A ich spotkanie zmieniło nastawienie Gajo. Może Tyler zyskał sojusznika w walce z familią? A co na to ulicę? Mały Taj się spisał. Mały Taj? Mały Taj! Wow, Taj! Nigdy nie pozwolę ci o tym zapomnieć. Niech to szlak.
A teraz się trochę pośpiesz, dobrze? Dlaczego? Co jest grane? Bo tak mówię, a ty masz się słuchać. Więc jazda. Ty tu rządzisz? Tak, tak, ja tu rządzę. Początek. Spokojnie zdążysz jeszcze to wkrzalić. Nie jest dobrze. Zapnij się. A co ja powiedziałem? To jak? Tyler mówił ci o mnie coś ciekawego? Tyler? Jaki Tyler? Nie umiesz kłamać, Jesse Conner. Nie martw się. Nie sypnę się. Jezu, spokojnie, mile. A więc wiesz, kim jestem? To mam mnie wytrącić z równowagi? Taki miałeś plan, tak? Tak. Pewnie, że wiem. Wiem wszystko o waszej trójce próbujących ocalić miasto ulicznych kierowców. Szkoda, że nie zwalczacie światowego głodu, kręcąc pączki na parkingu w Mogadiszu. Czy Tyler i McAllister wiedzą, ile wysiłku kosztuje cię udawanie, że ci zależy? To musi być męczące. Czego ty ode mnie chcesz? Chcę, żebyś mi pomogła rozstrzygnąć zakład. Jaki zakład? Że na pewno nie dojedziesz na czas. Pokonaj mnie, to powiem ci coś ciekawego. Skąd pomysł, że wiesz coś, co mnie zainteresuje? Wiem, gdzie będzie jedna z fur kolekcjonera w święto Fortune Bar. I co z tego? A jeśli powiem, że jest tam sprzęt, którego chce Raf, twoja ekipa? Nawet jeśli to prawda, nie dam rady się do niego zbliżyć. A, Jess, wieczna pesymistka. Kolekcjoner to niepoprawny szpaner. Będzie chciał się nim przed wszystkimi popisać. Zagrać na nosie swoim wrogom, a konkretnie mnie. Dobra, zgoda. Gdzie? No, spokojnie, Jessica Mina. Najpierw wygraj za mnie. Wiesz, że familia chce, żebym cię szpiegowała. Co mam im mówić? Powiedz, że rozmawiałem przez telefon o sprzedaży kasyna i że byłem wkurzony. Myślisz, że uwierzą? Tak, oczywiście. To właśnie chcą usłyszeć. Powiedz mi, pośredniczka. Wiesz, co to za jedna? Tak bardzo, jak mnie to wkurza. Nie. No proszę, mam coś na potężnego Markusa Weyra. Tyler jest zabawniejszy. Znam takich jak ty, Markus. Jeśli wykiwasz Tylera, zapłacisz mi za to. Serio? I niby jak chcesz to zrobić? Nie wiem, ale jak już coś wymyślę, to popamiętasz. Ciekawe. No proszę, masz niezły czas. Opowiesz mi teraz o tej wypasionej furze kolekcjonera? Koło ruletki jeszcze się kręci, skarbie. Zobaczymy, co wypadnie. Przegrałeś zakład.
Jesteś mi coś winien. Tak, pozłacany merc klasy G, kasyno Karneval. G klasa, facet ma naprawdę specyficzny gust. Interesy z tobą to przyjemność, Jessica. Jess? Pogadałaś sobie z naszym kolegą Markusem? Skąd ty zawsze wiesz, co robię? Czy Wei coś o mnie mówił? Tylko, że nie wie, kim jesteś i to go wkurza. Dobrze.